Samsung zaprezentował Galaxy A8 2018, który ma konkurować z najlepszymi smartfonami klasy średniej. Problem jednak w tym, że kosztuje aż 2100 zł. W praktyce więc będzie walczył z takimi mocarzami jak Xiaomi Mi Mix 2 oraz OnePlus 5T, a LG G6 i Honor 9 są od niego znacznie tańsze. Ba, nawet Galaxy S7 dostaniemy za mniejsze pieniądze. Nie zrozumcie mnie źle, w klasie średniej to naprawdę dobry smartfon, ale nie za 2100 zł. Nowy Galaxy A8 ma wyświetlacz AMOLED 5,6 cala o proporcjach 18,5 na 9 i rozdzielczości Full HD+. Obudowa jest atrakcyjna, wodoszczelna i przede wszystkim bardzo poręczna. Boki są aluminiowe, a z przodu i z tyłu mamy szkło, które palcuje się niemiłosiernie. Smartfon współpracuje z goglami Samsung Gear VR i ma podwójny aparat przedni z efektem małej głębi ostrości. Na pierwszy rzut oka wszystko pięknie, ale nie nagrywa filmów 4K, tylko Full HD, nie ma stabilizacji optycznej, ma słabszy procesor od flagowców w podobnej cenie, za 2100 zł dostajemy tylko 32 GB pamięci wbudowanej i w dodatku smartfon wydany został z Androidem 7.1 zamiast 8.0 lub 8.1. Słowem, robi niezłe wrażenie, ale psuje je zbyt wysoką ceną. Więcej informacji o smartfonie Samsung Galaxy A8 2018 znajdziecie na stronie benchmark.pl, link do smartfona w opisie.